Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek na spontanie. Właśnie do internetu trafiły pierwsze przecieki nowych zestawów z LEGO Ninjago na 2023 rok. Więc dzisiaj sobie tak je pokrótce omówimy, a gdy dostaniemy lepsze zdjęcia i jakby ich więcej, to wtedy będziemy szczegółowo omawiać. A więc, żeby następne odcinki Was nie ominęły, to subskrybujcie z dzwoneczkiem. No i co? Ja już nie przedłużam i przechodzimy do omawiania zestawów. A więc pierwszy zestaw to jest samochód wyścigowy Kaja z Evo. Jako figurkę dostajemy samego Kaja, żadnego złoczyńcy. No i co? Mały pojazd, mi się podoba, nawet bardzo. Składa się z 94 elementów i katalogowo w Polsce będzie kosztował około 50 zł. Więc to by było tyle. Bardzo fajny samochód. Dajcie znać w komentarzach, który z tych zestawów, które pokażę, Wam się najbardziej spodobał. No i co? Przechodzimy do następnego zestawu. Następnym zestawem jest taki odrzutowiec Jaya. Również mały zestaw i katalogowo będzie kosztować z około 50 zł. Składa się ze 147 elementów. No i co? Jako figurkę dostajemy tylko Jaya, więc jest to coś takiego jak samochód Kaja, tylko że no odrzutowiec Jaya. No i nie wiem, mi przypomina jakby takie, daje klimat odrzutowca z pierwszego sezonu. No i nie wiem, nic tutaj więcej nie mam do powiedzenia. Przechodzimy dalej. Następnie mamy takiego mecha, właściwie starcie mecha Lloyda z tym złym. No i co? Nie wiem, ten mech Lloyda to taka jakby lepsza wersja tego 4 plus z poprzedniej fali tych zestawów Evo czy tam Core. No i co? Właśnie o tym mówiłem. Lloyd dostaje nowy wariant, jakby strój. No i będzie to złoty, no kto by się spodziewał, no ale złoty strój będzie mieć. No i co? Mechy takie, no mogą być. Nie wiem czy je zakupię, jakby są lepsze zestawy, no i co? Zestaw będzie składał się z 223 elementów i będzie kosztował katalogowo około 100 zł. Lecimy dalej z omawianiem. Przechodzimy teraz do tych zestawów lepszych według mnie, ale zarówno droższych. Mamy tutaj Smoka Cola. Będzie składał się z 285 elementów i będzie kosztował około 160 zł katalogowo. No i jak widzicie, ten smog robi robotę. Nie wiem, czy to przez te rogi, kolce, czy co, ale nie wiem. Po prostu ten smog mi się podoba i go zakupię zapewne jako pierwszego. No to tak krótko omawiając, smog ma tu widać specjalny odlew głowy. Te rogi chyba też są specjalne. W sensie te większe części. Mamy skrzydła, ale te skrzydła się według mnie różnią. Przynajmniej nie wyglądają tak jak te poprzednie. Z poprzedniej fali zestawów Evo. No i co? Dostajemy dwie figurki. Cola i złego typka, który nie wiem jak się nazywa. No i ten zły typo ma takiego pająka. Jako pojazd albo po prostu jako figurka będzie taki no pająk. Pająko, jakiś ludzik. No i co? Bardzo fajny ten smok i tu chyba już nie ma nic więcej do mówienia. Przechodzimy dalej. Następnie mamy taki motor wraz z mechem do Kaja. Zestaw ten będzie składał się z 112 elementów i będzie kosztował katalogowo około 200 zł. I ten zestaw, nie wiem, widziałem, że ludziom się nie podoba. Jakby nie rozumiem zamysłu tego robota jeżdżącego na motorze, ale mi się bardzo podoba. I gdy zobaczyłem pierwszy raz na oczy ten zestaw, to taki dał mi klimat Monkey Kida. Dajcie znać, czy wy też takie mieliście. No i nie wiem, mi ten zestaw się podoba. Również go będę chciał zakupić. Dostajemy tutaj cztery figurki, dwóch złych, Kaja i Nie. No i nie wiem, Kaj tak dostaje właśnie mecha, a ten mech będzie mógł jeździć na motorze. No i mech na wyposażeniu ma jeszcze taką wielką dzidę. Więc z tego zestawu to już więcej też nie ma do omawiania. I lecimy dalej z tematem. Teraz mamy tytanowego mecha Jaya. Zestaw będzie się składał ze 794 elementów. I katalogowo będzie kosztował około 360 zł. No i co? Widzimy takiego mecha. I mi osobiście się on nie podoba, źle proporcje są wyważone, strasznie chudy jest ten mech i po prostu jakby no nie podoba mi się. Nie czaję zamysłu tego, że
dostał jeden wielki mecz, a z boku ma jeszcze dwa mniejsze. Ten hełm jest taki dziwny, jakby taki pióropusz, nie wiem jak to nazwać. No, dziwny jest ten hełm, nie podoba mi się, to już ten combo mech z poprzedniej fali Evo mi się bardziej podobał. No ale dobra. I z figurek dostajemy tutaj Jaya, Nie, trzech złych i takiego mini bota Pixel. No i tutaj wrogowie dostali taką wyrzutnię strzałek. Nie wiem jak ta wyrzutnia działa, bo to nie są chyba te typowe strzałki, ale mech również dostał dwie wyrzutnie takie wielkie na ramionach. No i co? To już by było na tyle z tego mecha. Przechodzimy do przedostatniego zestawu. I przechodzimy teraz do smoka Zeyna. Ten zestaw naprawdę robi robotę. Jest bardzo duży. No i jest to największy zestaw z tej fali. Będzie składał się z 974 elementów i kosztował około 450 zł katalogowo. No i jak widzimy, dostajemy potężnego mecha. Ale właśnie o mechu za chwilę powiem. Smoka Zeyna. Smok ten ma 6 nóg, co jest dziwne trochę. No ale dobra, ma 6 nóg. Duże skrzydła, które są chyba nowym elementem. I nową, dedykowaną głową, przynajmniej ten dół. No i z figurek dostajemy Zeyna, Pixel. Pixel jest na plus, bo będzie też w innym zestawie niż Dojo. No a z figurek złych dostajemy trzy figurki i dostajemy też do złych taką jakby mini świątynię. Po prostu ta kawałek terenu i takiego pająka, który strzela strzałkami. No i jak widzimy, ten smok jest złoto biały, no i niebieskie elementy. I dlaczego powiedziałem mech? No a to dlatego, że zestaw jest dwa w jednym i będzie można go przebudować w takiego robota czy mecha, nie wiem jak to nazwać, z głową smoka. No, wygląda fajnie, ale jednak wolę tego smoka po prostu pierwszą wersję. No i jeszcze pokażę figurki tak z bliska. No i figurki, no to Zeyn klasyczny z tego Evo, Pixel, no fajnie, że ją dostaniemy. No i wrogowie właśnie, według opisu to jest jakby mieszanka szkieletów i tych łowców smoków, powiedzmy tak, przynajmniej tak to z opisu wynikało. No i dostajemy tutaj Bone Kinga, czyli jakby szkieletowego króla. No i później rycerza i takiego, jakby on mi jest ten trzeci, tutaj po prawej stronie najbardziej przypomina mi oni, ale to zapewne przez te rogi, które posiada. I jeśli się przypatrzymy, to ten rycerz kości, czy nie wiem jak to przetłumaczyć, tak żeby to miało sens, ma taki nowy element, jakby... To nie jest maska, ale takie zęby, więc bardzo fajnie. No i dostajemy właśnie w tych zestawach Zewo, dostaniemy takie te pakiety z tymi szkieletowymi brońmi. Czyli tam miecz szkieletowy, taka kosa czy topór. No i potem takie sztylety i shurikeny i takie coś jak król ma na jego kasku, takie... Takie coś, co dawaliśmy Nii. Przechodzimy już do ostatniego zestawu, który dostaliśmy, jakby taki przeciek zdjęcia. Jest to Ninja Brick Box i od wielu lat doczekaliśmy się na niego. I jak widzimy tutaj, no Brick Box, będzie można tutaj zbudować rzeczy. I z opisu właśnie, że będzie tutaj, jak widzimy też również na zdjęciach, samochód Kaja i motor dla Nii. Na zdjęciu widzimy również takie urywki klasztoru, jakiegoś dojo, elementy do ćwiczeń. No i z figurek nie wiem do końca co tu jest poza Kajem i Nią, ale na pudełku widzimy trzy jakby postacie i są ciekawe, bo są to podobno jacyś
zwykli uczniowie mistrzału i nie wiem, będą mieli takie stroje treningowe. I gdy ja dałem na Instagramie zdjęcie właśnie z tymi strojami Łukru, które już były, nie wiem kiedy, ale były i już ich nie ma, to oficjalnie Lego mi skomentowało, że to ich, dosłownie tłumacząc, napompowało. Więc może chodziło o tego im brickboxa wtedy, że dostaniemy nowe stroje takie do ćwiczeń czy coś. No i nie wiem. Obecnie tak to wygląda i przechodzimy do podsumowania ogólnie tych wiadomości. Zapomniałbym dodać, że zestaw będzie składał się z 530 elementów i katalogowo będzie kosztował około 280 zł. Czy te zestawy mi się podobają? Jak na razie mam mieszane uczucia. Potrzebowałbym więcej zdjęć tych zestawów, żeby bardziej je jakoś ocenić. Na razie już wiem, że mi się podoba Smok Zeina, Kola i Motor Mech Kaja. No i zapewne pierwszy zestaw, jaki z tej fali będę kupował, to będzie Smok Kola, bo mi się jednak najbardziej podoba. I jego recenzję będziecie mogli widzieć na moim kanale, gdy tylko wyjdzie. Dajcie znać, który zestaw Wam się podoba najbardziej, który planujecie kupić, który odpuszczacie. No i co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!